Jestem doktorem dietetyki, zajmuję się dietoonkologią, psychodietetyką i psychoonkologiem. Zostałam zaproszona przez organizatorów Centrum Medyczne Świętego Łukasza, abym przedstawiła Państwu i przybliżyła sprawy dotyczące jelit. Jelita bardzo ważna sprawa, bardzo ważna rzecz w naszym organizmie, także myślę, że nie będę Państwa dalej trzymać w niepewności i zaczniemy już wykład. Proszę Państwa, ważne jest to, że oczywiście tak jak się zmieniamy, jak widać tutaj na obrazku, przez setki właściwie lat, nasze organy wewnętrzne nie do końca się zmieniają. Czyli mamy układ pokarmowy z epoki kamiennej, no a żywność z supermarketów. Co niestety w efekcie oczywiście często ludzie wyglądają jak ten pan już zupełnie trzeci na końcu. Dlaczego się tak dzieje? Proszę Państwa, zawartość wybranych składników można porównać jak kiedyś jedzono, jak się je teraz. I okazało się, że tłuszczy, energia z tłuszczów w późnym paleolicie była w całej diecie około 25% dawki dziennej. Obecnie mamy dwa razy więcej. To prawda, te badania, które były tutaj porównawcze prowadzone, były w latach 80. No niestety, konsumpcja tłuszczy ciągle rośnie. Cholesterol, on tutaj utrzymuje się na stałym poziomie. Błonnik, czyli węglowodan nietrawiony, który odżywia, jak później dzisiaj się dowiemy, również probiotyki w jelitach. Kiedyś jedzono go 46 gramów dawki dziennej, dzisiaj 20 gramów. Sód, składnik soli, kiedyś 0,7 grama, obecnie do 7 gram, czyli znaczny wzrost. Wapń. Wapń 2000 mg dawki dziennej, obecnie prawie trzykrotnie mniej, 740 mg. I witaminy C 400 mg dawki dziennej, obecnie również znacznie, znacznie mniej zażywamy, jemy razem z produktami, bo to jest ważne. Oczywiście te niepokojące zmiany są wynikiem przemysłu spożywczego. Tak jak już na początku mówiłam, żywność supermarketów, nie musimy nic sobie upolować, nie musimy, większość oczywiście z nas nie musi również nic zebrać z pola, przetworzyć, wysuszyć, zakonserwować. Oczywiście robimy sobie niektóre rzeczy na zimę, ale nie jest to w takim wymiarze jak jeszcze z 20 lat temu. I proszę Państwa, no prawie 100 lat temu, więcej niż 200. Spożycie cukru w Anglii wyniosło 6,8 kg na rok. Już w 1970 roku 55 kg na rok. W 2000 roku 69 kg na rok na osobę. Oczywiście w supermarkecie możesz znaleźć wszystko. Możesz znaleźć batona, cukierki, ciastka i niestety można spojrzeć, co ludzie mają w koszykach. Właściwie chyba nie ma żadnego koszyka, który nie miałby coś słodkiego, ale też wszystkie przekąski, które kiedyś były jako suszone owoce, czy pito herbatę, czy pito tylko kawę. Obecnie te przekąski to są często tylko słodycze. Jeszcze 100 lat temu w Polsce jedzono dużo kaszy. Oleju lnianego, dziczyznę, ryby z rzeki czy stawu, jagody, wszystkie owoce krajowe, suszone owoce. Oczywiście suszenie było jednym z lepszych od przechowywania. Oczywiście zimą jedzono to, co zebrano po lecie jesienią. Okres teraz taki, jak jest okres postu czy przygotowywania się do wiosny, często jeżeli były ostre
zimy, no to ludzie właściwie kończyli swoje zapasy i czekali na wiosnę, aby coś zasiać i zebrać. Wtedy jeszcze nie było lodówek i nie było takiej możliwości przechowywania jedzenia jak teraz i objętości tego jedzenia, bo spiżarnie też nie były po pas wypełnione. Natomiast też oczywiście zależało wszystko od zamożności osób, które zbierały i przetwarzały to jedzenie. Także w okresie takim przedwiosennym zawsze było oczyszczenie, dlatego że ludziom kończyły się zapasy. Jeżeli zapasy się skończyły, a zima nie odpuszczała, chodzili do lasu, zbierali zioła, zbierali jeszcze jakieś łodygi, takie, które dało się zjeść, korzenie i wtedy oczyszczali się na wiosnę. Do słodzenia używali miód. No oczywiście wtedy nie było tak popularnego cukru. Teraz cukier jest wszędzie. Nawet, proszę Państwa, często pacjenci mnie się pytają, czy mogą zjeść ryby w occie, jeżeli mają dietę bezcukrową. Nie, dlatego że w rybach w occie jest ukryty cukier. W keczupie jest ukryty cukier, w chrzanie jest ukryty cukier. Właściwie rzadko teraz spotka się produkt, który nie miałby cukru. Trzeba naprawdę bardzo mocno się postarać. Oczywiście następnie to, co jemy, żywność, która jest produkowana, jest wysoce przetworzona. W związku z tym traci się jej na walorach. Tu wymieniłam trzy tylko rzeczy, które zmniejsza się przez przetworzenie: magnez, żelazo czy miedź, ale jest o wiele, wiele więcej pierwiastków i witamin, które przez przetworzenie giną i to do 70% w produktach, które kiedyś były, a są teraz. Dlatego, że może Państwo pamiętacie, ale jeszcze z 15 lat temu, czy może 20, owoce południowe były tylko sporadycznie. Pomidory były tylko wtedy, kiedy zaczynały się, no nawet już w szklarniach, ale w okresie późnej wiosny i lata, do końca jesieni, ale zimą nie było pomidorów. Nie było tych wszystkich owoców i warzyw, które obecnie, przez to, że można je przetransportować z odległych części świata i przywieźć do Polski. Ale co za tym idzie? No niestety trzeba je zakonserwować. I to szkodzi naszemu zdrowiu. Właściwie kropla każdej z tych produktów wpływa na naszą jakość życia i na nasze zdrowie. Jelita. Jelita, proszę Państwa, jako najważniejszy organ. Ja uważam, że jedno z ważniejszych organów, dlatego że właściwie większość procesów, które później, czy większość pierwiastków i składników, które później rozprowadza się po całym i ciele, i po wszystkich organach, właśnie wychodzi z jelit. Najpierw oczywiście trzeba pogryźć potrawę czy produkt, ale przetrawić go w żołądku, ale w jelitach już przetworzony zaczyna wychodzić, odżywiać każdą komórkę naszego ciała, bądź też nie odżywiać. Oczywiście to wszystko zależy, jaki jest stan jelit. I musicie Państwo wiedzieć, że błona śluzowa musi być półprzepuszczalna, aby umożliwiać wchłanianie tych substancji odżywczych z pożywienia. Ale powinna tam być oczywiście nienaruszona bariera jelitowa, która utrzymuje nasz stan zdrowia, w skład której wchodzi flora bakteryjna, o której za chwilę powiem. Mechanizmy obronne w jelitach. Oczywiście natura wytworzyła tak zwane wojsko, które jest odpowiedzialne za to,
ażeby był tam porządek. Tak, no, w stanie wojny wojsko pilnuje porządku. I mamy swoich żołnierzy w postaci flory bakteryjnej i białek niezbędnych właśnie w odpowiedzi immunologicznej i nieprzepuszczalności patogenów. Natomiast jeżeli tak jak wzrost takiej przepuszczalności jest, ma to już obraz patologiczny, czyli coś, co już się popsuło. Oczywiście można to odwrócić i dzisiaj to będziemy o tym opowiadać. Przepraszam, chyba tak, przeskoczyłam jeden obrazek. I tak jak na obrazku widać, przez tą błonę zaczynają przechodzić patogeny. I teraz w momencie kiedy, bo to nie jest tak, że ona raz jest otwarta, raz nie, musi dojść do zaburzenia flory bakteryjnej i błony śluzowej oczywiście na powierzchni jelit. Najczęstszą przyczyną jest oczywiście przyklejanie się grzybów i drożdży, bądź uszkodzenie przez nieprawidłową dietę, fermentację, wytwarzanie śluzu, wytwarzanie octu, bo to też się dzieje w naszych jelitach, rozszczelnianie jelit. Oczywiście największe patogeny to wirusy, bakterie i grzyby i one niestety powodują, że jelita zaczynają się rozszczelniać. I oczywiście niepożądana reakcja na pokarm, nasilenie objawów klinicznych są skorelowane ze stopniem przepuszczalności jelit. Utrata tolerancji na antygen. Czasami zdarza się tak, że przez barierę jelita przejdzie jakiś składnik, który wywoła reakcję alergiczną w naszej otrzewnie i dlatego, że oczywiście organizm zaczyna się bronić. Jeżeli miejsce przetworzonej żywności jest w jelitach i tam czeka na dalszy rozkład i wchłonięcie razem z każdy ze swoim enzymem i w swoje odpowiednie miejsce, to jeżeli wydala się i przedostaje się szczeliną do otrzewnej, no niestety uznawane jest za tak jakby ciało obce i jest zwalczane przez nasz organizm. I dlatego zaczynają się różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne. I okazuje się, że te choroby mogą być odwracalne. Oczywiście tutaj wszystko jest w procesie. To nie jest tak, że postanawiamy sobie uszczelnić jelita i nagle, oczywiście ja zaraz powiem, jak to zrobić, i one już nigdy się nie mogą rozszczelnić. To nie jest rzecz raz na zawsze. W związku z tym, że tak jak jedzenie jest ciągle przetworzone, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy, cały czas używamy tych jelit. W momencie na przykład, gdy złamiemy rękę, to możemy ją unieruchomić. Czy złamiemy nogę, wsadzamy w gips i nie musimy jej używać. Co nie znaczy, że oczywiście różne procesy tam nie zachodzą, ale najważniejszy proces, czyli ruszanie, chwytanie przez rękę, nie jest wykonywany. Natomiast jelita, obojętnie jaką chorobę mamy, czy obojętnie jaki dyskomfort mamy, bo to nie zawsze musi być choroba, to jelita zawsze, codziennie muszą być używane i są używane, bo nie da się ominąć w jedzeniu jelit. Dlatego choroby autoimmunologiczne mogą być odwracalne, ale musimy uważać, żeby jakby nie usiąść na laurach i powiedzieć, skoro już pewne rzeczy poukładaliśmy sobie w jelitach, one raz na zawsze zostaną uszczelnione. Oczywiście można tym regulować odporność. Proszę Państwa, komórki tuczne, ja o nich opowiem chyba przy następnym slajdzie, natomiast chcę
powiedzieć jeszcze o chorobach zapalnych jelit, który może być wywołany przez również te same mechanizmy, czyli patogeny i trujące związki, które wytwarzają się w naszych jelitach. Bo to nie jest zawsze tak, że my musimy zjeść jakiś związek. Oczywiście pH w jamie ustnej w ślinie wychodzi 6,7, 7,3. Tam już zaczyna się rozkładanie. Tak? Jest amylaza, która rozkłada węglowodany, zwłaszcza węglowodany, czyli zwłaszcza cukry, rozkładają się już w jamie ustnej. Przechodzą oczywiście one do żołądka, tam jest, powinny patogeny być bardzo mocno wybijane, ale oczywiście to wszystko zależy od stanu naszego żołądka. Idąc dalej, przechodzi do dwunastnicy pokarm i dalej do jelit. I niestety, w momencie, kiedy już zaczyna się coś dziać w tym pierwszym odcinku przełyku, przechodzi wszystko razem z truciznami i z patogenami do jelit, do jelita cienkiego i tam wywołuje choroby zapalne jelit, które niestety mają konsekwencje w nie tylko w somatyce, ale w psychosomatyce również. Tak, co to są komórki tuczne? Oczywiście to są komórki odpornościowe, powstające w szpiku kostnym, które oczywiście wytworzone są z komórek krwiotwórczych, a następnie migrują do krwi, do krwiobiegu, przechodzą do tkanek i nosząc nazwę rozproszonych gruczołów wydzielania wewnętrznego. I obserwuje się w różnych badaniach ich taką aktywność skierowane przeciwko w odpowiedzi immunologicznej, również skierowane przeciwko nowotworom. To tak jest, jakby komórka tuczna, która jest na zewnątrz jelita, pilnowała, żeby cokolwiek wydostaje się z jelita do otrzewnej, bądź przybliża się do którejś z tych organów poza jelitem, komórka tuczna rozpoznaje to, zaczyna wyrzucać histaminę, żeby unicestwić to. Natomiast oczywiście nasz organizm czuje tą histaminę i w ten sposób zaczynają się różnego rodzaju podrażnienia, bo w zależności, w którym miejscu komórka tuczna znajdzie ten patogen, który przedostał się właśnie przez jelita. Dlatego te komórki tuczne uczestniczą w zachowaniu prawidłowej homeostazy w równowadze, czyli powtórzmy, jelita mają swoje wojsko, ale natura stworzyła drugie wojsko właśnie poza jelitami, gdyby okazało się, że jelita i w środku wojsko, które jest, nie daje się i poległo z różnych przyczyn i jedzenie, jakiekolwiek patogeny, bo czasami też oczywiście metale ciężkie, trucizny przedostają się na zewnątrz jelita, a komórki tuczne zaczynają bić na alarm i próbują unicestwić. I teraz przechodzimy, co może być przyczyną. Oczywiście przyczyn zawsze jest wiele. Jest to złożoność, to nie jest jedna rzecz. Natomiast niedobory żywieniowe, tak jak już wracając do tych pierwszych slajdów, do jedzenia z supermarketów, to, że zachowuje się tam, a zwłaszcza tłuszcze i węglowodany, bo niestety nawet przy przetwarzaniu, a czasami zwłaszcza przy przetwarzaniu, wysokość tłuszczy i węglowodanów wzrasta, to pierwiastki, witaminy, podstawowe białko, które jest oczywiście czasami złożone, bądź też niestety przez przetworzenie jest zniszczone, bo jeżeli zniszczymy strukturę białka, no to ono nie będzie komplementarne i nie dopasuje się, tak jak puzzle. Puzzle się dopasują jedne do drugiego, tak tworząc cały obraz. Natomiast jeżeli zmienimy strukturę białka, a ono jest budulcem, czyli jest klockiem, który powinien odbudować czy jelito, czy jakikolwiek organ w naszym organizmie, to ten klocek musi pasować. Natomiast przetworzona żywność może już nie mieć
na takim dobrym poziomie i jakości tego klocka. Czyli niedobory żywieniowe. Często spowodowane są też tym, że nie jemy regularnie. Ja mam bardzo dużo pacjentów, którzy przychodzą i mówią, no ale przecież jemy dwa razy dziennie, rano i wieczorem, bo nie mamy czasu, idziemy w pracy, nie ma kiedy, tam jest jedna kawa, druga kawa, czasami jak się uda to lunch, no ale rzadko, natomiast zapominamy nawet, bo nie wszyscy czują głód i niektórzy zapominają. I wracają wieczorem i wtedy spada, drugie miejsce to jest stres, spada adrenalina, która przy stresie i przy wszystkich czynnościach trzymała ich, żeby nie padli, upada stres i organizm mówi, a teraz brakuje mi tego, 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 więc ty się najedz. Więc stoimy prawie, że blisko tej lodówki, wyciągamy po kolei wszystkie produkty i zaczynamy jeść, bo oczywiście organizm mówi, jeszcze mi brakuje, jeszcze brakuje, bo przecież tyle przez cały dzień wykorzystałem i mam takie niedobory, więc ty się człowieku najedz, a ja sobie wezmę to, co będę chciał. Często po takiej obfitej kolacji cała energia, w związku z tym, że najbardziej energetycznym z układów jest układ pokarmowy, cała energia idzie w strawienie tych wszystkich produktów. No i co wtedy idzie? Skoro cała energia skupia się na strawieniu, to my siadamy, jesteśmy potwornie zmęczeni, oglądamy film i często zasypiamy. Czyż nie jest tak? Budzimy się i idziemy spać, mówiąc, Boże, jak naprawdę jesteśmy tak przemęczeni, że tylko teraz położyć się i zasnąć, bo jutro znowu trzeba iść do pracy. I niestety, w związku z tym, że to nie jest tak, że jesteśmy zmęczeni przez cały dzień, natomiast energia poszła na trawienie całej tej obiadokolacji, my idziemy spać, no natomiast wszystko zaczyna się tam trawić. No bo mięso na przykład trawi się od 6 do 8 godzin. Warzywa również się trawią 8, nawet niektóre do 10 godzin, w zależności z czym je połączyć. W związku z tym, że ten apetyt na wieczór wzrasta bardzo mocno, łączymy wszystko, czyli łączymy chleb, na przykład z wędliną, z serem, dodatkowo no, damy jakieś warzywo, czyli paprykę, jeszcze do tego kiszonego ogórka i w normalnej sytuacji nie byłoby źle, ale jak zjemy takich 6 kanapek, do tego jeszcze popijemy herbatą z cukrem, do tego jeszcze dojemy ciastko, bo mamy ochotę na coś słodkiego i jeszcze owoc, bo przecież dzisiaj nie jedliśmy żadnego owoca, to dodamy owoc, więc wszystko to taką bombą musi być przetrawione. No i organizm właściwie woła wszystkie enzymy na pomoc, bo przecież wpadło tyle produktów i każdy z nich ma swoje enzymy, swój czas trawienia, pochłania swoją ilość wody i ma swoje, każde elementy, które natura nam dała. Przechodząc, no i oczywiście wracając do tego objedzenia się i w nocy, jak wszystko jest trawione, rano budzimy się i jesteśmy niewyspani. Wstajemy, mówimy, Boże, jesteśmy znowu zmęczeni, jak mi się nie chce wstawać, ciężko nam się wstaje, nie można czasami nas dobudzić, czasami mówimy, a to jeszcze 10 minut, jeszcze 10 minut. Wstajemy rano i okazuje się, że nie jesteśmy głodni. I oczywiście to jest prawda, że nie jesteśmy głodni, dlatego że organizm mówi, a teraz chciałbym trochę odpocząć, no bo przecież całą noc jadłem. To, że Państwo spali, to nic, ale układ pokarmowy całą noc pracował, więc rano chciałby sobie trochę odpocząć. I oczywiście pijemy kawę, która pobudza perystaltykę i jeszcze przyspiesza już chodzące przez całą noc jelita. Idziemy do pracy, druga kawa, trzecia, zaczynamy może przekąską o 12, jak się nam przypomni. No i wszystko zaczyna się od początku. I niedobory żywieniowe zawsze wtedy na pewno występują, co jest jedną z przyczyn, oczywiście idąc dalej, przepuszczalności jelit. No bo te jelita w końcu powiedzą, przepraszam cię stary, ale ja nie daję rad. Stres. Proszę Państwa, stres niestety
jest bardzo, 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 i to jeszcze raz powiem, bardzo cichym zabójcą, dlatego że stres oczywiście jest wpisany w nasze życie. I teraz proszę sobie wyobrazić, siedzicie Państwo przed tym komputerem i nagle u każdego z nas zaczyna się trzęsienie ziemi i zaczyna się wszystko walić. Znaczy, ktoś z Państwa by pomyślał o jedzeniu wtedy? Nie, pomyślałby, trzeba uciekać. I byłaby to prawidłowa myśl. No to wtedy by wszyscy wstali, pomyśleli, w którą stronę uciekać, patrząc, czy drzwi jeszcze są zajęte, czy nie, czy teraz już trzeba oknem, i myślimy tylko o tym, co zrobić, żeby uciec. I to jest stres fizjologiczny, który właściwie wstrzymuje wszystkie organy, bo nie wytwarzają się wtedy soki żołądkowe, nie wytwarzają się enzymy, bo one są niepotrzebne, bo cała siła idzie w mięśnie, bo teraz mózg mówi: słuchaj, zaraz będziesz musiał tak biec i uciekać, bo inaczej coś ci spadnie na głowę. Prawidłowo. Ale proszę sobie wyobrazić, że wstajemy rano, idziemy do pracy, zaczynamy się denerwować już na ulicy, że są korki, że ktoś nam wpadł, wszedł, czy wjechał na nasze miejsce, czy wszedł na ulicę, i cały czas jedziemy w stresie. Czyli cały czas myślimy, że będzie to trzęsienie ziemi, i organizm tak sobie myśli: będzie trzęsienie ziemi. Więc znowu wyłącza enzymy, znowu wyłącza soki żołądkowe i inne procesy, które są potrzebne do trawienia, bo cały czas jest stres. Idziemy do pracy, cały czas jesteśmy w stresie. Myślimy, tego jeszcze nie zrobiliśmy, jesteśmy ciągle spóźnieni, czy ciągle niewyrobieni, cały czas w stresie. Oczywiście zjemy coś, ale jeżeli w stresie funkcja naszego układu pokarmowego jest wyciszona, bo ona nie jest nastawiona na to, żebyśmy jedli w stresie, no to nie będą rzeczy strawione. Potem nie będą wchłonięte. I w jelitach zaczną się procesy gnilne, często fermentacje alkoholowe, wytworzenie śluzu, często wytworzenie się octów i innych związków, które są gazotwórcze, trujące i wytwarzające jeszcze toksyny, bo nie były dobrze strawione. A nie były dobrze strawione, bo oczywiście, tak jak już mówiłam, enzymy do trawienia nie zostały wypuszczone, no bo był stres permanentny. I proszę sobie zobaczyć, że przez lata taki stres powoduje, że znowu jelita mówi: no przepraszam bardzo, ale ja nie daję rady. Ty ciągle mi wrzucasz całą cegłę do strawienia. A ja tutaj chcę już pokruszone wszystko i z odpowiednim enzymem, bo ja tylko chcę wchłonąć. Trawienie jest u góry. Dlaczego ty mi dajesz rzeczy niestrawione? Kolejne, alergie, nietolerancje pokarmowe. Oczywiście, tak jak komórki tuczne wyrzucają histaminę, która wywołuje alergię, często jest też tak, że nasze jama ustna bądź żołądek, chociaż w mniejszej ilości żołądek, ale jelita, nie mają w swoim składzie flory bakteryjnej bądź enzymów na trawienie danego pokarmu. Oczywiście flora bakteryjna zaczyna się wytwarzać w szóstej i ósmej dobie po urodzeniu. Najlepszym porodem jest oczywiście poród naturalny, dlatego że przechodząc przez łono matki, dziecko nabiera już bakterii. Następnie do roku jest kolonizacja wszystkich bardzo dużych ilości bakterii w naszych jelitach. I to jest najważniejszy okres w życiu człowieka. One oczywiście potem się zmieniają ze względu, ta flora bakteryjna zmienia się ze względu na naszą rasę, na to, gdzie zamieszkujemy, oczywiście jakie jedzenie mamy, ale te podstawy zaczynają się właśnie do roku. Jeżeli nie wytworzą się do tego czasu, no to niestety mogą wywołać alergię, dlatego coraz częściej dzieci mają alergię bądź nietolerancje pokarmowe już od najmłodszych lat. Bo niektóre reakcje nietolerancji pokarmowej czasami wychodzą dopiero w okresie dorosłym, ale to też może być przyczyną, że ten alergen został albo zabity, przepraszam, enzym został zabity,
bądź bakteria, i alergen zaczął się wytwarzać w postaci no, niestrawionego białka czy cukru, tak jak w postaci laktozy czy glutenu w naszym organizmie. Każde źródło zwiększonych cytokin zapalnych, trujących toksyn środowiskowych i mikroorganizmów. Proszę Państwa, ja muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio czytałam bardzo fajne artykuły na temat, jak my sami się trujemy. I okazuje się, że największym trucicielem jest nasza bielizna, gdyż nasze ciało, emitując temperaturę, a my myjąc się we wspaniałych, perfumowanych duszach, piorąc rzeczy w wspaniałych proszkach i płucząc w pięknych, pachnących płynach, do tego używając jeszcze antyperspirantów i perfumów, odżywek do włosów, szamponów, kremów różnego rodzaju z perfumami, z różnymi drobinkami, żeby się świecić, żeby szyja się świeciła. I zaczynamy, idąc do pracy, pod wpływem temperatury, zaczynamy wdychać te wszystkie, niestety, trujące rzeczy. I nasz organizm mówi, no skoro mam to, to muszę coś z nim zrobić. I wypycha je, i niestety, a one w swoim nieprzystosowaniu, no bo przecież nie możemy jeść ani szamponu pić, ani perfumów, nie powinniśmy przynajmniej, zaczynają truć nasz organizm i niszczyć organy. I tak robiono badania w grupie zawodowej kobiet mieszkających poza wielkim miastem, czyli pod miastem, i pracujących w biurach. I co się okazało? Z 200 związków, które badano z krwi i z moczu, wynikło, że grupa ta miała 59 metali ciężkich, 49 czynników rakotwórczych i 51 związków mutagennych, tylko dlatego, że właśnie pracując w biurze i każdy mając temperaturę 36,6 i każdy przychodząc ze swoim płynem do płukania, ze swoim proszkiem, ze swoim szamponem, ze swoim perfumem, wydala na zewnątrz dodatkowo drukarki, komputery i wszystkie maszyny chodzące w biurze emitowały również ciepło i ten kurz, pył, tak zwany smog biurowy. No i to wszystko zaczęto wdychać i wdycha się niestety do tej pory we wszystkich biurach. Dlatego też niedobrą rzeczą jest przechodzenie na okna plastikowe, bo pomieszczenia nie oddychają. Dodatkowo często farby, kleje, które są używane do oczywiście obróbki mieszkań, emitują również różne zapachy i w związku z tym, że nie wietrzymy domów i mamy szczelnie zamknięte, bo zimno jest, to też wszystko paruje i też wdychamy. Oczywiście nie zatruwa to nas od razu na drugi dzień, jak wymalujemy cały dom i wejdziemy, ale powoli. I naprawdę często rzeczy, które są nam, często objawy, które trudno jest nam się z czymkolwiek skojarzyć, mogą być właśnie źródłem zwiększonych tych związków, które są dostarczane do naszego organizmu. Oczywiście pacjenci chorujący na celiaklię, sprawa jasna, że mają zwiększoną przepuszczalność, aktywność fizyczna. I proszę Państwa, tak, wydawać by się mogło oczywiście, że aktywność fizyczna jest dobra i jest bardzo dobra, ale niestety, wróćmy do punktu pierwszego, niedożywienie i stres, który czasami towarzyszy aktywności fizycznej albo rywalizacji, może również powodować przepuszczalność jelit. Dlatego higiena i aktywność fizyczna jak najbardziej, ale z odpowiednim jedzeniem i o odpowiedniej porze i o odpowiednim miejscu. Jeżeli biegamy, proszę Państwa, w zadymionym mieście, no to nie dosyć, że wdychamy to, co jest w biurach i w domach, to jeszcze wychodzimy i tam ten smog również wdychamy. Oczywiście niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym aspiryna. O tym powiem też za chwilę.
Oczywiście stłuszczenie wątroby, niealkoholowe, antybiotyki i zaburzenia immunologiczne, jakieś stany zapalne w organizmie. Jakie są skutki? Oczywiście astma, atopowe zapalenie skóry, zespół przewlekłego bólu reumatoidalnego, autyzm. Dzieci z autystyczne mają bardzo mocno przepuszczalne jelita. Drażliwość, tkliwość, nawet nasza drażliwość, tkliwość również. Stany zapalne stawów, przewlekła niewydolność serca, cukrzycę, przewlekłe choroby wątroby, permanentne zmęczenie, otyłość, pośrednio nowotwory również, bo oczywiście to nie jest tak, że dzisiaj zaczynają nam jelita przepuszczać, a jutro chorujemy, bo to są naprawdę dni, tygodnie, miesiące, lata, które sami sobie zbieramy. No i oczywiście zagrzybienie, bo te grzyby właściwie zaczynają krążyć po całym organizmie. Grzyby, patogeny, wirusy i bakterie. A jakie są, proszę Państwa, objawy zagrzybienia? Tutaj no, nie będę wszystkiego czytać, natomiast jedno z nich to jest oczywiście ból brzucha, nadwaga, czasami niedowaga, utrata włosów, bóle głowy, bezsenność, mroczki przedoczane, mrowienie, biały język, astma, sucha cera, alkoholizm, krótka pamięć, następnie brak kondycji ruchowej, nadmierne pocenie się, nerwowość, ciągłe odchrząkiwanie, wrzody, niestrawność, zapalenie dróg rodnych, hemoroidy, ospałość, leniwość, zapalenie paznokci, impotencja, pesymizm, drażliwość, zapalenie uszu, kłopoty w nauce, w wychowaniu, częstsze oddawanie moczu, niedocukrzenie, niska temperatura, częste infekcje, zimne ręce, zimne nogi, przykry zapach z ust i z ciała też i złe mniemanie o sobie, czyli takie stany depresyjne. Jeżeli Państwo identyfikują się z którymś z tych punktów, to najprawdopodobniej powodem tego wszystkiego najpierw była nieprzepuszczalność jelit i do tego jeszcze grzyby, a jedno z drugiego wynika. Co można robić? To nie jest tak oczywiście, że teraz to te wszystkie objawy mamy, no i wyrywamy sobie włosy, mówimy, no to już koniec. Nieprawda. To, że natura, tak jak już mówię, wytworzyła komórki tłuszczowe, bo wiedziała, że jednak te jelita nie dadzą rady, wytworzyła pewne produkty, które usuwają to z organizmów, ale oczywiście to wszystko będzie działać, jeżeli będziemy to brać w synergii, czyli większość rzeczy odpowiednie co do odpowiedniej pory dnia, ilości, jakości, odpowiedniej diety, higieny życia i w całym tym wszystkim higieny psychosomatycznej, czyli naszej oczywiście głowy i naszej somatyki. Zaczynamy usuwać źródła uszkodzenia jelit, czyli w wywiadzie ja osobiście dowiaduję się, co mogło być przyczyną. I rozmawiając z pacjentem, wypytuję niektóre rzeczy, które mogą mnie naprowadzić. Co spowodowało, że te jelita zaczęły być uszkodzone? Oczywiście zaczynamy przywracać florę bakteryjną, bo tak jak już mówiłam, flora bakteryjna kształtuje się do pierwszego roku życia, ale ona cały czas się odnawia. I muszę Państwu powiedzieć, że 8 miesięcy może trwać przywrócenie prawidłowej flory bakteryjnej. My bakterii prebiotycznych w jelitach powinniśmy mieć 2,5 kilo, bo każdy odpowiedzialny jest za coś innego. Większość tych drobnoustroi jeszcze nie jest zbadana nawet przez świat medyczny. Nie wiedzą, do czego mogą służyć. Odkryto niedawno, że są inna flora bakteryjna jest u osób szczupłych, a inna u otyłych. Zastanawiają się, oczywiście to jest na razie w badaniach, czy jeżeli wymieszać albo zaszczepić tą florę bakteryjną od osoby szczuplej, czy ta osoba otyła zacznie chudnąć. Na razie oczywiście jest to w badaniach pierwszych. Zobaczymy, może coś wymyślą. No i oczywiście stymulowanie odmładzania jelit przez dostarczenie odpowiednich składników odżywczych.
Proszę Państwa, ja jeszcze muszę tylko powiedzieć, że jelita są bardzo potrzebne, dlatego że nawet jeżeli czasami brakuje nam witaminy z grupy B, które odpowiedzialne są za nasz system nerwowy, jelita zaczynają je produkować. I tak produkują witaminę B1, B2, B6, B12, witaminę K. Często osoby niejedzące mięsa mają bardzo mało witaminy B12 i jeszcze będą miały nieprawidłową florę bakteryjną, no to ten spadek będzie znaczny. Witaminy z grupy B odpowiedzialne są za cały nasz system nerwowy, czyli brak prawidłowej flory bakteryjnej i higieny jelit może spowodować depresję i wszystkie nawet choroby, może nie wszystkie, ale większość chorób psychicznych również, bądź może być też czynnikiem zapalnym. Ale sama drażliwość i tkliwość, czy permanentne zmęczenie, również jest z pewnością wywołane nieprawidłową lub uszkodzeniem jelit, nieprawidłową florą i uszkodzeniem jelit. I oczywiście, co natura stworzyła? Glutaminy, glukozaminy, cynk, przeciwutleniacze, czyli witaminy, kwarcetyna, wysokie, strawione oczywiście białko, to co już mówiłam, musi być komplementarne, niezniszczone to białko, błonnik. Proszę Państwa, błonnik jest pokarmem dla naszych bakterii jelitowych. One nie odżywiają się nic z naszego pożywienia. My możemy jeść, jeść, jeść. Jeżeli nie mamy błonnika w tym jedzeniu, no to one niestety nie odżywią się i umierają. Dlatego, że są głodne. No jakby logiczne, prawda? Także błonnik jest bardzo potrzebny właśnie, żeby odżywić te probiotyki, a probiotyki jakby pracują sobie. Czyli każdy robotnik musi mieć w naszym organizmie, czy żołnierz musi mieć oczywiście odpowiednią dawkę jedzenia. No również probiotyki i oleje, to na pewno. Jednym z tych jest czarnuszka. Oczywiście ma szerokie działanie. Ja proszę Państwu powiedzieć, że na czarnuszce, a zwłaszcza czarnuszce egipskiej, bo to jest też bardzo ważne. Tak jak już mówiłam, że miejsce pochodzenia i wytworzenie jest zawsze bardzo ważne. W Polsce mamy również czarnuszkę. W Polsce ona jest rośliną jednoroczną, która trzeba siać. Co roku jest ciepłolubna i w takich krajach jak Egipt czy Maroko jest tam od właściwie setek lat wytwarzana. Z niej przetwarzany jest olej i ma naprawdę bardzo szerokie spektrum działania. Po pierwsze, oczywiście działa przeciwbólowe. Ma też oczywiście witaminy, witaminę E, biotynę, karoten. Działa też przeciwskurczowo, przeciwbakteryjne, ma wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, linowych, alfa-linolowych. Reguluje poziom cukru. Bardzo dobrze działa ochronnie na trzustkę i na wątrobę również. Tak jak już mówiłam, przeciwbólowo, przeciwzapalnie, ale działa tak jak antybiotyk, czyli jest przeciwbakteryjna, przeciwwirusowa i przeciwgrzybicza. I mam bardzo wielu pacjentów, którzy zaczęli używać, jedną oczywiście oprócz diety, zaczęli używać też olejek z czarnuszki i naprawdę efekt jelit i mocz, który był wydalany, zaczął się zmieniać. Przeciwpasożytnicze. Proszę Państwa, no pasożytów mamy też sporą część, niestety, która przedostaje się do naszego organizmu i trzeba gdzieś również to wydalić. Silnie żółciotwórcze, żółćpędne, rozkurczowo, odkażająco cały układ pokarmowo-oddechowy. Ten pierwszy efekt wypicia nie jest przyjemny, ale jakby oczyszcza już pierwszy odcinek układu pokarmowego, czyli jamę ustną. Co za tym idzie? Zaczyna się nawet zmieniać nasz zapach z ust z nieprzyjemnego na bardziej przyjemny. Moczopędny, przeciwobrzękowo, odtruwająco, uspokajająco i oczywiście działa na pobudza limfocyty, zwiększa syntezę interferonu, a także zwiększa limfocytów, które odpowiedzialne są za tak zwane NK, czyli natural killers, które wytwarzane są, żeby zabijać komórki nowotworowe, które powstają w naszym organizmie. Probiotyki. Oczywiście to są te drobne ustroje, które w odpowiedniej
ilości wpływają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza i mają już udowodnione od lat działanie prozdrowotne. To, co już mówiłam, kolonizacja zaczyna się w 6 godzinie do 8 po urodzeniu i właściwie trwa przez całe życie. Niestety w pewnym wieku, a zwłaszcza po 70, zaczyna on bardzo drastycznie spadać. Dlatego bardzo ważne jest w wieku, no przed 80, no bo żeby profilaktyka była, to trzeba zacząć wcześniej, naprawdę wtedy już tylko regularnie pić te prebiotyki, bądź zażywać je w różny inny sposób. Co działa? Co robi prebiotyk? Ułatwia trawienie, pracę układu pokarmowego, przyspiesza procesy przemiany materii, wspomaga nasz układ odpornościowy, łagodzi objawy alergii. Proszę Państwa, prebiotykami można, a zwłaszcza płynnymi, polewać alergiczne dłonie, ręce czy miejsca w ogóle, gdzie się alergen wybił na skórze i naprawdę przyspiesza to oczywiście gojenie. Ja stosuję również wśród moich pacjentów przy łuszczycy, przy stopach cukrzycowych, niegojących, pękających się ranach właśnie przy stopie cukrzycowej i efekt jest bardzo, bardzo dobry. Ale oczywiście to nie jest tak, że mam oczywiście takich również pacjentów, którzy myśleli, że to jest już panaceum na wszystko, czyli pan przy stopie cukrzycowej polewał i cały czas mu się dobrze to goiło, no więc zaczął, myśląc, że ma panaceum na całą swoją cukrzycę, zaczął jeść niedozwolone rzeczy w ilościach oczywiście też niedozwolonych. Co skutkowało tym, że w pewnym momencie prebiotyki przestały działać. No tak już jest. To nie może być tak, że chociaż muszę powiedzieć, że parę, trzy czy miesiące naprawdę świetnie wyszedł z całej stopy cukrzycowej, ale później zaczął pić kolę, jeść ziemniaki z kotletem schabowym i to nagminnie, to nie jest to, że tylko raz sobie zjadł, czasami można sobie zjeść. Natomiast na pewno jak robił to nagminnie, no niestety. Obniża poziom cholesterolu i to jest bardzo ważne. Poprawia perystaltykę jelit. Robiono badania kliniczne na pacjentach po 3 miesiącach w teście tak zwanym buraczanem, czyli jeżeli mamy zmieniony kolor moczu bądź zapachu, bo to też jest ważne, po 3 miesiącach te osoby, które przedtem miały inny kolor lub zapach, po tych 3 miesiącach picia probiotyków, faktycznie się to poprawiało i znikało. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że to, że uszczelnimy jelita, to jeszcze musimy naprawdę poprawić tą homeostazę w jelitach, czyli tą florę bakteryjną odbudować. I oczywiście zapobiega biegunce i zaparciom, no i neutralizuje toksyny w naszych jelitach, w naszym organizmie, ale nawet zaczyna się, jeżeli to są płynne prebiotyki, zaczynają już działać w jamie ustnej. Tak jak już mówiłam, jama ustna również powinna zacząć, jest pierwszą barierą dla patogenów, więc tam flora bakteryjna również jest ważna. Oczywiście teraz te pasty, znowu wracając do chemizacji, mają taki skład, że nam czasami się wydaje, że wszystko jest w porządku. I często rozmawiam ze stomatologami, oni powiedzieli, że ząb z zewnątrz wygląda pięknie, ale w środku się psuje, bo niestety flora bakteryjna nie jest na dobrym poziomie i ślina nie może przetrawić czy wytworzyć wszystkich enzymów tak, jak powinna. Oczywiście poprawiają też krążenie krwi i wzmocnienie naczyń krwionośnych, poprawia aktywność fizyczną i umysłową, wygląd skóry, spowolnienie procesów starzenia dla pań oczywiście bardzo ważne, nie tylko dla pań, ale chyba dla pań szczególnie. No i oczywiście to, co najważniejsze probiotyki robią w jelitach, czyli blokują te wszystkie procesy gnijne, które już mówiłam, te wszystkie rozwój chorobotwórczych bakterii, a nawet gronkowców i salmonelli i wspomagają neutralizację infekcji grzywicznych układu pokarmowego, a nawet zmniejszają ryzyko powstawania komórek nowotworowych w naszym organizmie. Okazuje się, tutaj przytoczę dwie prace w 2008 roku.
wykazano właśnie, że probiotyki odgrywają dużą rolę w rozwoju, przeciwdziałanie się oczywiście przeciwnowotworowej substancji, przeciwdziałanie rozwoju nowotworowych. Ale również w Tokio zmniejszono ryzyko występowania raka pęcherza moczowego oczywiście w grupie badanych, która była bardzo narażona na to, że taki nowotwór mógłby się u nich wytworzyć. Następna rzecz, bo to, że wszystko już zabijemy, tak? Wypijemy czarnuszkę i probiotyki, trzeba wydalić na zewnątrz to wszystko, co w naszym organizmie powstało bądź zostało unicestwione, bądź zostało niezidentyfikowane i nie wiadomo, co z tym zrobić. Bo tak jak już mówiłam, często związki, które pochłaniamy przez wdychanie, przez połykanie, takich związków, których organizm nie może rozpoznać, one gdzieś tam krążą. No i jeżeli jest dobrze, no to musimy je jakoś wydalić. Jedną z takich rzeczy jest chlorofil w płynie. Chlorofil jako barwnik zielony roślin, który bardzo podobny jest składem do naszej hemoglobiny, dlatego bardzo szybko wchłania się do naszego organizmu. Oczywiście hemoglobina ma w swoim składzie żelazo, a barwnik ma w swoim składzie magnez. Tym się różnią. Powiem Państwu, że bardzo już od wielu lat używam do swoich pacjentów właśnie chlorofilu, który pozwala bardzo mocno na pozbycie się toksyn. Jednym z takich pierwszych objawów, którzy pacjenci mówią, to jest wzmożone siusianie i jakby zejście całkowitej opuchlizny, czyli rano wstają, nie mają opuchniętych oczu, nie mają opuchniętych rąk, kostek, nie mają opuchniętych, bo cały ten płyn międzykomórkowy bądź cały płyn, który jest zbędny w naszym organizmie, wydala się na zewnątrz, ale razem z tym płynem wydala się również tkanka tłuszczowa, wydalą się metale ciężkie, wydalą się patogeny, grzyby, wszystkie substancje, które zabiliśmy, bądź substancje gnilne. I widać to oczywiście na skórze. Wiele pań przechodziło i spytało się, czy to jest możliwe, że po chlorofilu wygładziła im się bardzo skóra, a zwłaszcza zszedł celulit. Czy to właśnie od tego? Ja powiedziałam jak najbardziej, bo jeżeli komórka tkanki tłuszczowej była nieregularna, dlatego że różne związki powodowały, że nie mogła być tej regularna, jedną z takich przyczyn, właściwie antidotum na to może być chlorofil. No ale też do tych wszystkich innych rzeczy, które również powiedziałam. I to chcę powiedzieć, że nie jest to oczywiście jakaś nowa rzecz, tak? Bo to, jak już tutaj napisałam, jest to rzecz, która w 1915 roku dostała nagrodę, może nie rzecz, jeden z chemików niemieckich oczywiście dostał nagrodę Nobla za badania nad skutkiem działania chlorofilu na naszym organizmie. I co robi chlorofil? Redukuje objawy zmęczenia, redukuje objawy związane z rodami żołądka, eliminuje odczucie zgagi, oczyszcza organizm, regulując krew, wspomaga rozprowadzanie tlenu do krwi. To jest to, co powiedziałam, że ta bariera przenikania nie jest taka duża, więc wchodzi w nasz organizm bardzo łatwo. Oczyszcza wątrobę, usprawnia trawienie, wspomaga pracę jelit, redukując wzdęcia, zaparcia i co jest najważniejsze również, no może nie najważniejsze, ale u niektórych pań i panów, bo to jest teraz już właściwie 50% pacjentów, to również panowie, wspomaga odchudzanie. Wspomaga, to nie jest antidotum na odchudzanie. Dlaczego wspomaga? Tak jak już mówiłam, reguluje tę pracę tkanki tłuszczowej, wydalając ją na zewnątrz. I proszę Państwa, musicie też wiedzieć, że nawet jeżeli ktoś jest na diecie odchudzającej, to musi wydalić tą tkankę tłuszczową. Co z tego, że zacznie nagle mało jeść? Jeżeli nie zacznie pić wody, bądź nie zacznie pić probiotyków, bądź nie zacznie pić chlorofilu, bądź też olej do przemian hormonalnych czy do rozpuszczania witamin, no muszą być płyny, które dostarczamy do organizmu, żeby ta tkanka tłuszczowa mogła po przetworzeniu wydalić się z układem wydalniczym, czyli z moczem. Bo układ pokarmowy kończy się
kałem, czyli resztki niestrawione wydalają się na zewnątrz. Ale jeżeli tkanka tłuszczowa już raz została przetworzona, to ona potem nie idzie do jelit z powrotem. Ona idzie przez nerki, wydala się na zewnątrz. Dlatego to jest bardzo ważne. Oczywiście prostaglandy. To jest to, co jeszcze chciałam powiedzieć o nadużywaniu leków. Proszę Państwa, prostaglandy występują w naszej błonie śluzowej żołądka, ale uczestniczą w procesach bólowych i zapalnych w naszym organizmie. Dlatego często prostaglandy używa się, oczywiście antidotum na prostaglandy, może nie antidotum, ale blokowanie prostaglandyn używa się w tabletkach przeciwbólowych. I teraz proszę sobie wyobrazić, my jemy taką tabletkę przeciwbólową, a przecież funkcja prostaglandy jest wydzielanie śluzu i stymulacja soków żołądkowych i regeneracja błony śluzowej. I teraz zatrzymujemy to wytwarzanie, bo ono oczywiście również wytwarza się w procesach bólowych, bo coś nas boli i mamy jakiś stan zapalny, ale też nie strawimy tego, co wpadnie do żołądka, bo tam nie ma odpowiedniego ilości soków żołądkowych. I dlatego nadużywanie leków przeciwbólowych niestety również prowadzi do tego, że nieszczelność jelit jest duża, bo rzeczy są połknięte, a nie strawione. I tak aspiryna, czy w ogóle lek przeciwzapalny, przeciwbólowy, hamuje syntezy, pogarsza jakość i ilość śluzu, zmniejsza przepływ do krwi i zmniejsza wzrost produkcji tego kwasu solnego. Znaczy kwas soli jakby wytwarza się bez tego prawidłowego śluzu, natomiast zaczyna w cudzysłowie zjadać może tak błonę śluzową, bo nie ma enzymów do tego, żeby trawić, a on jest nastawiony na trawienie. Często te zwiagi mamy po lekach przeciwbólowych. Co zatem idzie, mogą być dolegliwości żołądkowe i oczywiście utajnione mikrokrwawienia, niestrawność, wrzody żołądka. I to nie jest tak, że dzisiaj weźmiemy tabletkę przeciwbólową, a jutro nam się to stanie, ale niestety, proszę Państwa, i to jest w Polsce bardzo znaczne, że my zaczynamy przesadzać z lekami przeciwbólowymi. Jak zaczyna nas boleć głowa? Zamiast pomyśleć, dlaczego ta głowa nas boli, zaczynamy od razu sięgać po tabletkę, bo oczywiście chcemy wyeliminować ten ból. A czasami okazuje się, że ból głowy może być powodem niedowodnienia, nienawodnienia organizmu, bo oczywiście organizm nie może, gdyby nam mógł powiedzieć i w oczach napisać, proszę Państwa, słuchaj, no brakuje mi dzisiaj wody, ty się napij, jeszcze jak wypijesz dwie szklanki, to będzie dobrze, bo potrzebuję do procesów hormonalnych, do procesów wydalniczych, do krwi, potrzebuję dwie szklanki wody. I gdyby nam taka informacja przechodziła, no nie wiem, czy przez oko, czy byśmy ją widzieli gdzieś na jakimś ekranie przed sobą, przed nosem, no to z pewnością, co byśmy zrobili? No, tak myślę, że oczywiście logicznie wypilibyśmy te dwie szklanki wody, ale organizm nie ma takich informacji. Organizm informuje nas przez ból i większość bóli głowy jest wywołanym brakiem wody w organizmie. I często po trzeciej szklance zaczyna przechodzić ból. Drugim powodem bólu głowy może być oczywiście stres, który umiejscowiony jest na naszych ramionach. Jest niedotlenienie na poziomie odcinka szyjnego. I znów boli nas głowa. Także ten ból, który czasami nam towarzyszy, jest sygnałem, co powinniśmy zrobić, bądź co powinniśmy naprawić w naszym organizmie. I oczywiście, jak można temu zapobiec? No, nie da się całkowicie, ale okazuje się, że zwiększenie i połączenie leków przeciwzapalnych, a zwłaszcza aspiryny, lepiej działa i nie obniża tak tych prostaglandy, jeżeli dodamy do niej witaminę C. I zmniejsza to występowanie ryzyko
wystąpienie uszkodzenia tej błony śluzowej, dlatego że witamina C, jeżeli połączy się z kolagenem, to właściwie chroni tą błonę śluzową, tak? Ale jeżeli długo trwało zażywamy asprynę i inne leki przeciwbólowe, mamy spadek wchłaniania żelaza. To, co już mówiłam, mikrokrwawienia, niedokrwistość, utrata witaminy B12, kwasu foliowego z naszego ustroju, a one są potrzebne do przetwarzania i dobrego funkcjonowania naszym organizmu. To już jest koniec mojej prezentacji, ale mam też pytania i za chwilę poproszę Państwa również o napisanie pewnej ankiety. Natomiast chcę teraz przeczytać pytania, które Państwo zadaliście mi przez oczywiście klinikę i centrum medyczne, które mnie gości. Chciałabym odpowiedzieć na te pytania. Ja je przeczytam. Jakie ma Pani doktor zdanie na temat diety naturalnej, tylko warzywno-owocowej, jako podstawy zdrowego sposobu żywienia? I oczywiście samo żywienie, jeżeli byśmy przeszli tylko na warzywno-owocowe, bez całości higieny życia jest niemożliwe, bez uzupełniania sobie pierwiastków i bez badania i jakby rozpoznania, czego nam brakuje, jest niemożliwe. Dlatego to zawsze łączy się z innymi czynnikami. Witamina B12 jest witaminą odmienną, cynk jest witaminą pierwiastkiem odmiennym, żelazo również. Dlatego czasami brakuje tych rzeczy w naszym organizmie. I na takiej diecie niedobory mogą być znaczne. Często też jest ważne, że na polskim terenie tylko owoce i warzywa mogą być, tak jak już mówiłam, na pewno nie są całoroczne, mogą być konserwowane, mogą być genetycznie modyfikowane i trzeba bardzo uważać, czy czasami przez to, że jemy tylko warzywa i owoce, nie dostarczamy pestycyd bądź innych związków do naszego organizmu. Mam pacjenta, który przez 3 lata był na diecie takiej, oczywiście wyszedł z nowotworu, przyszedł do mnie z tak jałowymi jelitami, bo mówi, że robił też 7 do 10 razy lewatywę. I oczywiście cudownie, że wyszedł z tego nowotworu i bardzo dobrze. Natomiast miał tak powiększoną wątrobę, że trzeba było przeciwdziałać temu. I oczywiście zaczęliśmy stopniowo wprowadzać niektóre produkty, ale najważniejsze, co zaczęliśmy jeszcze dodatkowo używać dużych ilości probiotyków i oczywiście tych rzeczy, o których mówiłam, ale ten pan robił sobie lewatywę i lewatywę również robił sobie z probiotykami. I powiedział, że naprawdę zaczyna się lepiej czuć, bo flora bakteryjna musi się odbudować też w jelitach. I to bardzo szybko. Następne pytanie. Co uważa Pani doktor za na temat diety eliminacyjnej gluten? Jeżeli jest to konieczne, to gluten trzeba wyeliminować, ale tylko w celiakli do końca życia. W innych przypadkach, po uszczelnieniu jelit, po pozbyciu się tych antygenów, można zacząć jeść, oczywiście nie w nadmiernej ilości, bo to jest ważne. Czy ma Pani doktor zdanie odnośnie witaminy C stosowanej w dużych dawkach jako panaceum na wszystkie dolegliwości, również wirusowe, bakteryjne, w szczególności przy współistniejącej kamienicy nerkowej i stanie po chorobie wrzodowej dwunastnicy? Jeśli choroba wrzodowa dwunastnicy, to tak. Co do kamienicy nerkowej, to oczywiście trzeba wiedzieć, że tutaj trzeba uważać. Natomiast panaceum na wszystko. Brak niestety witaminy C może spowodować spustoszenie, natomiast witamina C nie jest panaceum na wszystko, ale jest jedną z części, której brak może wywołać chorobę. Dlatego witamina C tak, ale oczywiście pod kontrolą i w odpowiednich dawkach, ale też z przerwami, bo to jest ważne. Jak zaopatrywać dietę w sytuacjach jednocześnie występowania przewlekłych schorzeń, takie jak cukrzycy typu drugiego, zespołu jelita drażliwego, hemoroidów oraz borreliozy? Tak, no tutaj jest już złożoność, ale radzimy sobie. To jest dieta już indywidualna. Jakby, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to naprawdę muszę wiedzieć więcej szczegółów o pacjencie. Natomiast jest to możliwe.
I uważam, że i mam takich pacjentów o złożoności tych chorób i naprawdę dobrze się czują. Następne pytanie. Dla uzyskania poprawy stanu zdrowia zalecane jest dążenie do równowagi kwasowo-zasadowej organizmu poprzez dietę alkaliczną. Jak pogodzić taką dietę z kamienicą nerkową, przy której zalecana jest dietetycy zalecają prawie dokładnie przeciwnie do diety odkwaszającej. I teraz tak. Tutaj znowu jest złożoność i znowu indywidualność tego pacjenta. I to jest tak, że nigdy nie można odkwasić się raz na zawsze, ale nie można też spowodować, że się, znaczy można spowodować, że się zakwasimy, ale nasz organizm i woreczek żółciowy powinien to odkwaszać. Dlatego mamy też rośliny zielone, które również odkwaszają, tak jak już mówiłam o tym chlorofilu. Właściwie równowaga. Nie można przesadzić w żadną stronę. Ale z pewnością dodatkowo odkwaszanie przez pewien okres czasu bardzo pomoże w tej kamienicy nerkowej. Proszę o wskazanie materiałów źródłowych. No tutaj to chyba już po webinarze i może na stronach, bo to jest oczywiście strasznie dużo tego. Proszę o wskazanie źródeł, skąd można zaczerpnąć przepisy kulinarne na konkretne posiłki jadłospisów zgodnie z wymaganiami zalecanej diety w przypadku wyżej wymienionych schorzeń. No to też jest trudne, dlatego że chyba nie ma jednej książki. Trzeba by było. I każda z książek ma coś, jakieś fajne rzeczy, jakieś, z którymi ja osobiście się nie zgadzam, ale może inni dietetycy się zgadzają, także to jest też sprawa indywidualna. Co do tych książek, to chyba akurat w tym jednym nie podpowiem, bo to jest naprawdę sprawa bardzo, bardzo indywidualna dla danego pacjenta. Proszę Państwa, tutaj dostałam oczywiście pouczona, że powinnam teraz otworzyć ankietę, w której to chcielibyśmy, żeby Państwo napisali odpowiedź na tematykę, jakie w obrębie boreliozy i chorób odkleszczowych można by było poruszać się na kolejnych webinarach. Ale też ja przyjeżdżam do Gdańska na zaproszenie na 2 dni, 17 i 18 marca i będę konsultować i przyjmować pacjentów. Także gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać na taką wizytę, proszę oczywiście o telefon do Centrum Medycznego Świętego Łukasza. A wracając do tego pytania, proszę również napisać odpowiedź, co jeszcze organizatorzy mogliby przez takie webinary przybliżyć Państwu, jakie jeszcze tematy. Ja dzisiaj dziękuję Państwu bardzo. Bardzo było mi miło gościć u Państwa w domach. Mam nadzieję, że chociaż trochę odpowiedziałam na Państwa pytanie. No, mam nadzieję również, że nie przestraszyłam Państwa zbyt mocno, ale przestrzegłam przed niektórymi skutkami, które mogą się wydarzyć, jeżeli nie zadbamy o higienę jelit. Dziękuję Państwu bardzo. Życzę miłej nocy, nieobjedzenia się oczywiście, lekkiej kolacji. Może to być oczywiście gotowane warzywo. Może to być kasza z pesto, makaron z pesto, ryż z cynamonem i gotowanym jabłkiem, bo jabłko, jeżeli surowe, to fermentuje. Dziękuję bardzo. Do widzenia.